Witajcie, Paraguay Live. Jak zwykle serdeczne pozdrowienia, ale nie z Paraguay, ale z Warszawy. I teraz mamy dla Was niespodziankę. Jesteśmy przy... Może ktoś rozpozna? Dalej, dalej, dalej. O! Tak, przy Pałacu Kultury i postaramy Wam się przekazać parę najnowszych wiadomości, w sumie nawet nie tyle najnowszych, co i trochę z historii, bo jest to no, obiekt wielki, piękny i godny na pewno zwiedzenia, także postaramy się Wam, że tak powiem, to w ten sposób przekazać, aby za dużo nie mówić i po prostu samymi zdjęciami, samymi ujęciami przekazać. Tak, czyli zapraszam na obejrzenie tego unikalnego filmu. Zostańcie z nami, trzymajcie się. Także witajcie. Wydaje mi się, że Wam mogliśmy trochę przedstawić Pałacu Kultury, trochę historii. Specjalnie za dużo nie mówiłem,
trochę tablic napisanych w języku polskim, a również w języku angielskim. Parę widoków z góry, z tarasu widokowego to było 30 piętro, tak? Chyba tak, na 30 piętrze. Także trochę zwiedziliśmy wewnątrz, także naprawdę budowla jest niesamowita. W 55 roku ukończona. W 52 rozpoczęta. O, możecie wygooglować sobie 52 rozpoczęta. 52 rozpoczęta, tak? 55 skończona. O, teraz dobrze. Także 3 lata i to było, ile mówisz, ma 10 tysięcy metrów kwadratowych, tak, na 32 hektarach, 237 metrów wysoka. Także nie porównywujmy do dzisiejszych polskich budowli, ile to trwa, tak? Ale do niemieckich też, bo na przykład Berlin, Schönefeld, jak niektórzy z Was wiedzą, chyba, nie wiem, 10 lat już budują. Także jednak coś dobrego w tych czasach było. Także dawajcie lalki, jak Wam się podobało, łapki w górę, trzymajcie się do następnego wideo i dzielcie się naturalnie tymi wideo, ok? Trzymajcie się, cześć!